Pragnę Was jeszcze raz serdecznie powitać, podziękować za udział w tej uroczystej modlitwie. Wspólnie dziękujemy Bogu za wielkie dary, jakimi nas ubogaca codziennie. Dzisiaj także jest, powiedziałbym, pewien dział naszego dziękczynienia za wszystko to, co jest obdarowaniem nas poprzez piękną muzykę i przeżycia estetyczne, i liturgię, i wspólną modlitwę. Bardzo dziękuję za ten zamysł, bo to nie jest forma pomysłu. Pomysł to jest coś, co rodzi się w sprawach niekoniecznie wielkich. Tutaj trzeba uczynić pewien głęboki zamysł, żeby podjąć się rzeczy wielkich, przemyślanych, ale jednocześnie mających swoją moc właśnie uroczystego dziękczynienia Panu Bogu, ale także zaszczepienia jakiegoś dobra w umysłach i sercach ludzkich. Rozpoczyna się ten festiwal 1 maja, a w kalendarzu liturgicznym jest to wspomnienie świętego Józefa Rzemieślnika, czy robotnika, jak to woli. Pewnie nie jeden z nas się zastanowi, czy nie można było dobrać jakiegoś innego formularza, bardziej związanego z tym dzisiejszym wydarzeniem, ale wydaje mi się, że nic piękniejszego byśmy nie znaleźli. Ponieważ ten, którego dzisiaj czcimy, jest absolutnym mistrzem. Nie dorastamy nawet do części jego mistrzostwa. Otóż to jest dla nas łaska poznać i zaprzyjaźnić się ze świętym Józefem. Święty Józef, podobnie jak święty Jan Chrzciciel, w liturgii występuje podwójnie. Święty Jan Chrzciciel ma uroczystość narodzenia i męczeńskiej śmierci. Święty Józef 19 marca przyglądamy się temu, co jest jego wnętrze, a dzisiaj to, co reprezentuje na zewnątrz. I drodzy moi, zważywszy tylko na ten fakt, że po Matce Najświętszej on jest wezwany do szczególnej służby Bogu i ludziom. A więc jest kimś wyjątkowym. I on się z tego zadania wywiązuje znakomicie. Przychodzi na służbę świętej rodzinie. Zwany jest oblubieńcem Najświętszej Maryi Panny, ojcem przybranym Pana Jezusa, ziemskim opiekunem. Potem zostaje mu powierzony po czasy ostateczne Kościół Święty. Jest gospodarzem domu Bożego. Wszystko to jest, drodzy moi, zdumiewające. My ilekroć obcujemy z ludźmi wielkimi, to rozczytujemy się w spuściźnie, która po nich została.
wielkich uczonych, historyków, poetów. Nieraz to są dziesiątki tomów ich przemyśleń, ich spojrzenia na świat, ich mądrości i tak dalej. A tutaj mamy niebywały kłopot. Nie ma ani jednego słowa, które by zostało zapisane w Ewangelii, a które wypowiedziałby Pan Jezus, na przykład święty Józef. Co to oznacza? Jak to rozumieć? Przypatrujemy się też Matce Najświętszej przy tej okazji i widzimy, że ta, która została szczególnie namaszczona w dziejach relacji bosko-ludzkich, też jest oszczędna bardzo. I kiedy wypełnia podstawową swoją misję, myślę o Matce Bożej, a to się dzieje w Kanie Galilejskiej, kończy całe jakby nasze nasz kontakt z nami tymi słowy: uczyńcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie. I milknie. Czyli wypełniła to, co do niej należało, powiedziała to, co jest zasadnicze i kończy. A w świętym Józefie to jest jeszcze bardziej zadziwiające. Jest mowa o nim, ale on pozostaje ciągle w ukryciu, jakby na drugim planie. Tak, to jest człowiek drugiego planu. Kiedy przychodzi nam oglądać jakieś spektakle, szczególnie w teatrach, ale nie tylko, to zauważcie, kochani, że jest część odgrywający ważne role, którzy po zakończeniu spektaklu wychodzą i są oklaskiwani. Ale jest całkiem niemała liczba tych, którzy naprawdę się napracowali, których my w ogóle nie znamy. Mówimy, to ci za kurtyną, to ci drugiego planu. I święty Józef jest właśnie człowiekiem drugiego planu. Czy jest ważny? Byłoby niepoważne, żeby się nad tym zastanawiać i odpowiadać. Czy on jest ważny? My to wszystko wiemy i czujemy. I za to Bogu dziękujemy, że On jest. Ale drodzy moi, dzisiaj mówimy o Nim rzemieślnik. Jest patronem ludzi pracy. Pozwólcie, że trochę się zatrzymamy jednak nad pracą. Święty Józef pomaga nam zrozumieć obowiązek naszej pracy i godność z tej pracy wynikającą, czyli związana, jaka jest związana z pracą. Trzeba najpierw dokładnie wczytać się w pewien fragment Księgi Rodzaju i zapamiętać, kiedy Bóg wyjaśnia nam, że jesteśmy Jego współpracownikami w dziele stwarzania świata. A nam się nieraz wydaje, że świat został stworzony i koniec. Nie. Bóg jakby uczynił ten pierwszy obrót i zaprosił człowieka, aby był dalej współpracownikiem.
I tutaj teraz trzeba być bardzo uważnym, bo rzeczy wielkie się zaczynają dziać, o których nie można zapomnieć. Bóg zaprosił nas do współpracy. Nie jesteśmy współpracownikami drugiej kategorii. Płacę i wymagam. Nie. Bóg uczynił nas równorzędnymi współpracownikami. To nas zobowiązuje. Być może tak jest, że gubimy się nieraz w tym rozumieniu godności, piękna, powagi i zadań wynikających z pracy. Ot taki codzienny jakby przymus. Trzeba coś zrobić, żeby zarobić, bo są potrzebne środki do życia i tak dalej. Nie ma w tym fałszu. Tylko trzeba tutaj spojrzeć na pewną głębię tego zadania, powagę. Współpracownik Boga. My nawet tutaj na ziemi po ludzku umiemy to rozróżnić, bo kiedy komuś się powiedzie i przedstawiciel jakiejś bardzo renomowanej firmy zapuka do drzwi i powie: zostałeś zauważony, zaproszono ciebie do współpracy w tej znanej, renomowanej firmie. O, jest zupełnie inne podejście. I nowy garnitur musi się znaleźć, i punktualne przyjście do pracy, i pewna elegancja, i sumienność, i dokształcanie się. Dlaczego? Wszystko przez to, że to jest renomowana firma. Jak to się ma z firmą, gdzie prezesem jest najwyższy? I każdy z nas jest tam na liście pracowników. I nie możemy przynieść wstydu. I tutaj zaczynamy rozumieć to zaproszenie Boga, ale jeszcze lepiej zaproszenie Boga i odpowiedzialność za to zaproszenie. Ale jeszcze bardziej musimy to zrozumieć, kiedy zaczynamy też rozumieć, że wszystkie te dzieła nie są ani przypadkowe, ani kończące się. Wszystko, co jest w tej harmonii z Bogiem czynione, tylko wiadomy dla Boga sposób zostanie jakby zakonsekrowany. My tego nie jesteśmy w stanie, kochani, ogarnąć. Ale to będzie trwało. I to nas też powinno mobilizować. Gdziekolwiek rękę przykładamy, żeby to było w pamięci, jakby przed oczyma. Zawsze do wielkich rzeczy Pan nas powołuje. I ostatnia kwestia związana z pracą to jest zarobek. Dzisiaj trzeba o tym przypomnieć, bo każdy z nas ma na sobie odpowiedzialność za innego człowieka także. Powiada święty Paweł w liście do Galatów: jeden drugiego brzemiona noście, czyli jeden drugiemu w czasie swojej drogi zmierzającej do nieba macie pomagać, usługiwać, dbać o niego, czuć jakby jego, czy aby nie dzieje się jakaś krzywda, nie przeżywa jakiegoś problemu, czy we wszystkim sobie radzi, bo to jest najważniejsza z dróg i trzeba być czujnym, aby
właśnie. I praca ma służyć temu, żeby mieć środki pomocowe i dla najbliższych, ale także dla przygodnie spotkanych, jeśli zajdzie potrzeba. Zobaczcie, kochani, że zupełnie inaczej patrzymy na to wszystko, kiedy się przyłoży jakby inny miernik. No, ale dzisiaj mamy pośród nas artystów, mistrzów. I teraz święty Józef musi się sam obronić. Powie, ja tylko jestem rzemieślnikiem. Otóż nie. On jest mistrzem. On jest mistrzem. I właśnie o tym mistrzostwie mówi liturgia z 19 marca. Ale te dwie liturgie nie mogą być rozłączone. To jest człowiek wyjątkowy. Bez słowa oddaje się na służbę Bogu. Ile w nim jest pokory i cichości. Jaki jest w relacji do Maryi. Ile w nim jest potęgi czystości, służebności. A nad wszystkim tym, jakby bierze górę, pokora. Pokora. On nie słuchał Pana Jezusa głoszącego błogosławieństwa, bo Jego nie było już na tym świecie. A zobaczcie, kiedy Pan Jezus otworzył usta i wypowiadał błogosławieństwa, to rozpoczął właśnie błogosławieni ubodzy duchem, czyli nienadęci, czyli pokorą. I Józef jest, mało powiedzieć, mistrzem. Mało powiedzieć, mistrzem. I ta pokora wprowadza go do najwyższych salonów świętości w tych relacjach z Panem Bogiem. Ale on jednocześnie jest obecny bardzo mocno w życiu każdego z nas. Dlaczego? Bo jest bliski swoją taką pokorą, cichością, delikatnością, normalnością. On nie jest z tych, którzy mogą swoją wielkością przestraszyć. Bo to nie jest wielkość zbudowana na potrzeby tego świata, tych filozofii, żeby się móc znaleźć w określonym systemie, w określonym środowisku. Nie. To jest wielkość ponadczasowa, budowana wedle wzorców podanych przez Pana Jezusa. Dziękujmy Bogu za mistrza Józefa. Dziękujmy Bogu za wszystkich, którzy pragną w nim dostrzec swego przewodnika. Czy znał się na muzyce? Kto to wie? Ale to nie jest dzisiaj ważne. Był wielki i my także zapragnijmy, aby całe nasze życie było chwaleniem Boga i pomaganiem innym w drodze do nieba.